wiedział, co takiego chciał powiedzieć Przedsław, bo nagle szabla młodszego z Dydyńskich mignęła mu przed oczyma. Tamten oszalał, rzucił się na niego z bronią w ręku. Jacek skoczył z krzesła jak szczupak uciekający z rybackiej sieci. Przedsław nie żartował. Ciął z łokcia, wręcz chlasnął szablą płasko tuż nad stołem. Starszy brat przetoczył się na posadzkę, zerwał szybko jak ryś, a jego ręka zupełnie sama chwyciła za szablę. Kciuk wśliznął się w paluch, palce zwarły na wygiętej rękojeści. Schowaj broń, głupcze! Przedsław nie posłuchał. Wywijał prostą zygmuntówką zgrabnie i szybko. Widać, że przez ostatni rok bijał się z żakami na palcaty. Niestety przy towarzyszu husarskim nie miał szans, bo szybkość i zwinność postawione przeciwko żołnierskiej wprawie nie wystarczyły do zwycięstwa. Jacek rąbnął, wręcz poprawił na odlew, chcąc bardziej odtrącić brata siłą ciosu niż zranić. A wtedy, zupełnie niespodziewanie, Przedsław zdjął zastawę. Po prostu opuścił szablę wyprostowaną w przód, powyżej oczu i skośnie. Jacek wrzasnął, ale nie zdołał wstrzymać ramienia. Ciął wręcz przez czubek głowy, czoło i prawą brew. A Przedsław wrzasnął, zatoczył się, poleciał na zydel, potrącił go i padł, ściągając ze stołu aksamitny obrus, a razem z nim dzban z winem i cynowe kubki. Jak to zwykle przy ranach w łeb, trysnęła cała fontanna krwi na stół, portrety na posrebrzaną husarską zbroję, zmieniając izbę w bitewne pobojowisko. Na ścianach obitych czerwoną materią nie bardzo ją było widać, ale Przedsław wił się na podłodze umazany posoką, jak wieprzek. I krzyczał. Wył przerażająco, przytykając obie ręce do krwawiącej blizny. Jacek stanął nad bratem z szablą w ręku, nie bardzo wiedząc, co począć. Usłyszał, jak w głębi dworu budzi się ryk, jak z sieni i czeladnej słychać łomotanie butów, we drzwi sypią się uderzenia, a starosta nakazuje otwierać w imię prawa pospolitego. Nie poruszył się. Nie drgnął i wtedy, gdy coś ciężkiego uderzało w drzwi raz za razem, kiedy z brzękiem puścił skobel i do czerwonej izby wpadli z szablami oraz półhakami kozacy starosty. Po prostu nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Zabił mnie, jęczał Przedsław, dźwigany z ziemi przez ekonoma Damazego i dwóch hejduków. Wyjął szablę, ciął, nie mogłem się bronić.